Mariusz. Dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody, tutaj Sycylia i tak dalej, piękny zachód słońca, nauczymy się wiązać skrajnym tatrzańskim. Nie jest to zbyt polecany węzeł do wiązania uprzęży, ale czasem może się przydać. Wkładamy go tutaj, uprząż, gdzieś około metra. Robimy sobie taką pętelkę. Następnie wyskakuje wodnik szuwarek, porywa księżniczkę, wskakuje. Zaciągamy go i mamy już tutaj skrajnego tatrzańskiego. Bez zabezpieczenia jest on dosyć słaby pod kątem asekuracyjnym, bo może się rozwiązać. Dlatego zabezpiecza się go zderzakowym podwójnym. Już nie powinno być problemu. Ewentualnie jest opcja jeszcze na skrajny z zakończeniem kozemickim. Czyli przekładamy, tutaj trochę koluzujemy i wciągamy. No ja się często na takim wspinam i jest w miarę ok, aczkolwiek zawsze jest to niebezpieczeństwo. Zawsze coś tam się poluzuje i człowiek się trochę zestresuje, dlatego no najlepiej wiązać się w kursach. Dobra.